telefon do przyjaciela. Piesku! Puśćcie mnie! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Królak Vlog. Jestem dzisiaj w Barcelonie i nie tylko dzisiaj, bo ogólnie zostaję tu przez tydzień i będę w tym czasie wypełniać mój dziennik Travel Challenge. Zgubiłam rzeczy z środka. Jak to nie odleci, to będę go wypełniać i pokażę wam różne zadania po drodze, więc here we go, jedziemy. Zobaczcie, jaka Barcelona jest piękna. Chciałam wykonać to zadanie, ale okazało się, że niestety na tym momencie akurat serwują tylko wodę. Dziwne. Może następnym razem. Może będę miała szansę na to zadanie. Zobaczymy, bo wiem, że jest dziecko w samolocie. Mamy to. Łącz. Dzisiaj będę wytężać wzrok w poszukiwaniu śmiesznych nazw jakichś restauracji albo śmiesznych nazw ulic, bo są właśnie takie dwa zadania w dzienniku. Przy okazji chodzenia po mieście będę wypatrywać i zobaczę, czy jest coś fajnego. Zadanie: narysuj najbliższy znak drogowy. Patrz, jaki jest najbliższy. Mam jeden zakaz wjazdu. O, zaraz, za mną jest zakaz wjazdu. Dobra, to jest najbliższy, bo tutaj chyba nigdzie bliżej nie ma. Nie, nie widzę żadnego innego. Okej, mamy zakaz wjazdu. No dobra, ani nie mam jakichś mega zdolności artystycznych, ani nie mam też za dużo rzeczy do rysowania / pisania, bo mam tylko długopis, więc nie będzie to najwyższych lotów, ale będzie. Ciekawe, czy w ogóle znajdę miejsce, żeby zrobić tego aniołka i tu jest tak dużo ludzi, że będą się przyciskać między mną, a ja się będę przyciskać między nimi, ale zrobię to. Poprosiłam Eli o pomoc. Spójrzcie, jakie piękne skrzydła ma Matt. Tutaj nie wiem, co to jest, ale chyba sukienka. Udało się w Barcelonie. Pomyślałam też, że wypełnię sobie stronę z przygodami, bo tutaj na przykład miałam stronę z obozu mojego, a tutaj sobie wypełnię to, co myślałam, że dzisiaj zrobię, a to, co się działo. Poznawanie ludzi. Dziękuję bardzo za ten dzwonek, to mi bardzo pomogło. Podkreśliło idealnie. W trakcie podróży możecie pytać ludzi o różne rzeczy, które są takie bardzo bezpieczne. Czyli na przykład właśnie ja lubię pytać dziewczyn szczególnie. Wiem, że nie można generalizować, ale ja akurat pytam dziewczyn właśnie, gdzie tutaj się kupuje kosmetyki, gdzie jest najfajniej. I wtedy jak gdyby zaczyna się jakaś konwersacja. I na przykład ta dziewczyna powiedziała mi, że ona tu mieszka dopiero miesiąc. I wtedy, jeżeli bym chciała na przykład właśnie rzeczywiście ją poznać, z nią porozmawiać, to wtedy bym zapytała: o, wow, miesiąc tu mieszkasz, to gdzie mieszkałaś wcześniej? Albo co tu robisz, co ci tu sprowadza, dlaczego akurat tutaj? Wszędzie da się znaleźć jakąś zahaczkę, żeby móc kogoś poznać lepiej, żeby móc z nim porozmawiać dalej. Na przykład jeszcze rozmawiałam tutaj z jednym z kelnerów. Porozmawialiśmy o tym, kto skąd jest i tak dalej. Powiedział, że kiedyś był w Polsce, kiedyś był w Warszawie. Jest w domu, co mu się najbardziej podobało. Powiedział, że mogę robić jakieś zdjęcia, pokazał mi zdjęcia. Więc to też jest takie fajne, że wiecie, po prostu można znaleźć ludzi, którzy mają coś wspólnego z wami.
może się tak nie wydawać na pierwszy oka, ale naprawdę możecie się zadziwić. A teraz poprosiłam jeszcze o serwetkę. Nie jest akurat obrędowana jakoś bardzo, ale wypełnię z tą serwetką kolejne zadanie. Musicie sobie zapisać nazwę tej miejscówki, żeby nie zapomnieć. Akurat teraz nie mam czym tego przykleić, ale przykleję jak wrócę do domu, po prostu włożę sobie tą serwetkę na to miejsce i przykleję później. Super jest to, że przy każdym zadaniu macie też do zapisania wasze odczucia. Ogólnie zjadłam jajka i nie powinnam jeść jajek, dlatego że ja w teorii mam nietolerancję. No nie zabije mnie to, ale nie powinnam, więc ogólnie na co dzień nie jem. Natomiast tym razem zjadłam, bo sobie nie mogłam się oprzeć, bo kocham jajka po benedyktyńsku, ale w ogóle nie żałuję, więc tą stronę mam. Do you can tattoo? Make a tattoo? No. No, in your arm? No? No, why not? Why not? Not my style. Ah, okay. Razem z rachunkiem dostałam mega, mega słodkie naklejki kurczaki, więc przykleję sobie ten rachunek właśnie na te naklejki i tą serwetkę też sobie przykleję do naklejki, bo to jest zbyt słodkie. Zmniejszam sobie trochę tą serwetkę, żeby nie zajmowała aż tyle miejsca. W sensie grubości. To jest takie słodkie. Nie jest najsłodsze ever. W życiu mi się tego nie spodziewała, przychodząc do tej knajpy, że dostanę takie piękne klejki, które po prostu idealnie będą mi pasować z tego dziennika. Wow. Proszę bardzo. Kolejne zadanie. Lokalna gotówka. Ogólnie trochę się głupio przyznać, ale ja rzadko mam przy sobie gotówkę, a tym razem mam. Tym razem tutaj okazało się, że mam euro, więc już patrzę ile. Najpierw sobie zaznaczę tą stronę, żeby mi nie uciekła zakładeczką. I teraz chodź tu w portfelu. 20. 40. 40 i euro 90 centów. Hey guys, can I use the henna later? Yeah, to sure. Put it in my journal? Oh, okay, yeah. Przy okazji poznałam jedną dziewczynę, która robiła tatuaże z henny, więc poprosiłam ją o to, żeby wziąć do obrysowania w moim dzienniku. Może nie jest to super mała kawiarnia, ale w zasadzie duża też nie jest, bo jest dosłownie parę stolików, więc proszę bardzo. Is it worth to see kawiarnia? Yeah. Yeah? I mean, the Magpie is like 5 minutes away. Ah, okay. Awesome. Gracias. For you. A więc przypadkowo zrobiłam też kolejne zadanie w ogóle, czyli dostałam rekomendację do miejsca, po pierwsze na wrotki, więc się mega jaram, bo wzięłam wrotki ze sobą, a po drugie też, żeby sobie pochodzić po takich ładnych miejscówkach, dostałam taką trasę, więc mega się jaram. I nawet nie wiecie, jak się teraz super czuję i jakiego powera mi dało to, że właśnie poznałam tych ludzi w knajpie, dowiedziałam się tylu fajnych rzeczy, w ogóle to jest niesamowite, jak naprawdę możecie się dowiedzieć po prostu, że ktoś na przykład jest muzykiem, albo że ktoś ma właśnie swój kanał, albo swoją własną działalność, no w ogóle to jest niesamowite, więc zwykła rozmowa, a naprawdę zrobiła wiele, wiele dobrego, więc lecimy dalej. A wracając do nazw ulic i do zapisywania jakichś nazw ulic, to tutaj w ogóle bardzo ciężko jest znaleźć nazwy ulic. Dotarłam na skrzyżowanie i w końcu widzę nazwę ulicy. Na szczęście tutaj też jest. Tylko tą jedną nazwę mam, a jak gdyby nie ma tej drugiej, bo jeżeli jest skrzyżowanie, to musi być też druga ulica. Dobra, mamy to. Carrer de Mallorca. Jedną ręką będzie ciężko, ale postaram się dać sobie radę. Czyli mamy tak, skrzyżowanie. Wow, ale się rusza.
Okej, nie jest łatwo pisać tak na kolanie z jedną ręką, ale jest spoko. Proszę bardzo, tutaj wygląda jak dosyć dużo ulic do spisania i nawet widzę tabliczkę z nazwą, więc zaraz tam pójdę. Ronda de Sant'Antoni. Nie wiem, czemu po włosku to przeczytałam z takim włoskim akcentem. Po włoski i hiszpański jaki to podobny, więc nie narzekajcie. Wow, aż trzy pieski. Zapisz słowo, o którym teraz myślisz i stwórz z niego kształt. Właśnie zaczęło padać, więc definitywnie jest to deszcz. W mojej głowie wykminiłam to tak, że jak gdyby te słowa układają się w krople, więc są takie większe na dole, mniejsze na górze i dlatego to jest deszcz. A teraz już przestanę pisać i naprawdę zejdę z tego deszczu, bo już coraz bardziej pada. A w ogóle w Barcelonie pada, hello, przez ostatnie chyba 3 tygodnie w ogóle nie padało. A więc usiadłam sobie w jednym z parków i zamierzam się pogapić trochę na ludzi. Pomyślałam, że jest idealny moment, dlatego że już trochę się zmęczyłam i tak łaziłam i łaziłam, więc jest idealny czas. Piesku! O, bo piesek biegnie przy tym, zobaczcie w ogóle jak się rzuca. Puśćcie mnie! Nie chcę już biegać tu! Nie chcę, chcę być swobodnym pieskiem i biegać sobie samym ze smyczy. No! Więc właśnie takie rzeczy na przykład dzieją się w parku. Zamierzam tutaj trochę posiedzieć i właśnie poobserwować. Myślę, że definitywnie zapiszę tego pieska. Ale widzę też, że pan robi takie mega duże bańki z... Jak się mówi? Bańki mydlane. O! Zobaczcie, tam jest ten pan i są też bańki, są piękne. Jest tutaj też mamut. I ludzie robiący sobie zdjęcia, no bo przecież tu jest tak pięknie. I w zasadzie taki spacer po parku to też jest super opcja, żeby wypełnić kolejne zadanie, które moim zdaniem jest mega, mega fajnym zadaniem. Już wam pokazuję, które to, bo tu jest, są same fajne, bo sobie wymyślałam. Zadzwoń do rodziny, przyjaciela i zapytaj, jak się mają. I wymyśliłam to zadanie, dlatego że bardzo często ja jak wyjeżdżam, to jestem taka zalatana, robię to i to i to i zapominam o ludziach, którzy zostali w Polsce, czyli moich przyjaciołach. O, słyszę płaczące dziecko. Szkoda, że nie ma zadania po prostu, jak słyszę płaczące dziecko na lesie błyskawice. No więc zapominam po prostu o tym, że oni zostali, że warto było z nimi zagadać, więc teraz to zrobię. Jest Europa, więc oczywiście mogę dzwonić w normalnych cenach, czyli za darmo. A, by the way, case ze sklepu agagrzelak.pl Back to School Collection. Dzwonię do mamy. Nie odbiera. No jest niedziela, w zasadzie to pewnie jest gdzieś w górach, albo jakaś zarobiona, jakiś na w ogródku pracuje. Mama nie odbiera? Telefon do przyjaciela. Halo? O wow, jak szybko odebrałaś. Siema. Siema, siema. Wiesz co? Telefon w ręku. O, perfekcyjnie. Wiesz co, tak dzwonię, żeby zapytać, bo jestem teraz właśnie w Barcelonie, siedzę sobie w parku i zastanawiam się, jak się masz, jak się czujesz, bo nie ma osi i ten, sobie zastanawiam, jak tam u ciebie. A, u mnie mega, mega spokojnie. Ja tutaj przyjechałam do Gdańska. Uuu. Jestem z mamą, z dzieciakami i super, że zadzwoniłaś. A, no, kurde, żeby trochę się zgadać, bo tak miło jest, jak wiesz. No, ale jest tak źle. Tobie życzę cudownej, cudownej reszty niedzieli i widzimy się jak wrócę. See you soon. Bajki, buziaczki, kocham cię. Pa, pa. Pa. Ale to było super, autentycznie. Jak to jest, że człowiek jest tak zalatany, że po prostu zapomina o takich prostych rzeczach, jak zadzwonić do kogoś, kogo się kocha. Autentycznie bardzo wam polecam, zadzwońcie do rodziców, do przyjaciela, do przyjaciółki. Jest super.
No dobra, wchodzę. Zmieniłam teraz na telefon, w razie jakby mi zamógł. No dobra, woda chyba... okej. Okay. Nie jest aż taka zimna, jak myślałam. Okej, dobra. Zalało mnie, ale jest pięknie. Ale super. Tylko zauważyłam, że bardzo szybko robi się bardzo głęboko ogólnie. Już mnie trochę zalało. Ale ogólnie jest mega przyjemnie. Myślałam, że będzie o wiele chłodniej, słuchajcie. Więc jest mega fajnie, okej, fala. Nie chciałabym moczyć włosów, ale nie jest... O, już zamoczyłam, właśnie dopuściłam na karku. Ale nie, jest naprawdę mega, mega fajnie. I cieplej zdecydowanie niż myślałam. Ale zobaczcie, jestem dosłownie zaraz przy brzegu, a jest tutaj już dosłownie po szyję. Ale jest... Super! Oczywiście, dobra, teraz chyba sobie po prostu zwiążę włosy wyżej i będę pływać, ale z telefonem, no, pływać za bardzo się nie da, natomiast bardzo, bardzo wam polecam pływać w różnych miejscach, bo możecie się zdziwić. Może być fajniej niż myślicie. Okej. Dwie monety z 2002 roku. Całe euro 50. O, to większość moich pieniędzy. Zaczęłam sobie po prostu tak chodzić i zwiedzać totalnie randomowe uliczki i zobaczcie, na jaką natrafiłam. U nas by się to czytało lul, ale to jest juj chyba. Juj! To aż tak fejkowo wygląda, w sensie jakby to nie była w ogóle prawdziwa ulica, w sensie prawdziwa nazwa ulicy. Kolejne zadanie. Bardzo często słyszę tutaj słowo vale, czyli okej. Okay. To jest jakby u nas mówi okej, okay, dobra, spokojnie, juj, vale. Właśnie sobie przed chwilą ktoś powiedział vale zaraz za mną. Właśnie stała moją szamkę. Jak widzicie, jest wieczór, jestem teraz w takim pięknym miejscu, które się nazywa Plaza Real i w ogóle są palmy, jest mnóstwo ludzi, jest bardzo dużo restauracji, więc to jest czas na drinka i na kolejne zadanie. Mamy tutaj najbardziej popularny napój, który ostatnio piję, czyli sangria. I tutaj w zasadzie jeszcze oprócz sangrii bardzo popularny jest Aperol Spritz, ale Aperol Spritz jest ogólnie takim śródziemnomorskim, bym powiedziała, drinkiem, a sangria jest typowo hiszpańska. Czerwone wino, ale może być też białe właśnie z owocami i z sokiem, więc postaram się to jak najbardziej opisać. Może też narysuję, tylko nie mam żadnych ani kredek, ani flamastra, więc trochę będzie brzydkie, ale coś dam radę. Znalazłam jeszcze jedno zadanie, które świetnie pasuje na gorący dzień w Barcelonie. Muszę teraz tylko znaleźć pyszne wegańskie lody. Na szczęście, jak patrzyłam na mapę, to jest całkiem sporo, więc gdzieś się znajdę. No i nogi zaprowadziły mnie tutaj, podobno jest pysznie. Ja sobie wybrałam te z ryżem, guayaba. I jeszcze sorbet czekoladowy, w ogóle to jest hit, jeszcze czegoś tego nie widziałam. She's got a ticket.
Dzięki, że byliście ze mną w trakcie wypełniania tego dziennika. Ja się mega jaram, było naprawdę cudownie, poznałam mnóstwo fajnych ludzi i jak widzicie, ten dziennik naprawdę działa. Więc jeżeli wy będziecie coś z nim wrzucać, to pamiętajcie, żeby dodać hashtag Aga Travel Challenge, gdziekolwiek będziecie wrzucać. No i widzimy się jak zwykle na tym kanale w każdą środę i na kanale Beauty w następny piątek. Dziękuję wam pięknie i pa, 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 pa. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie sobie w któryś z tych filmów po prawej. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to nadrobić, klikając tutaj na górze, ma okrągłą twarz. Dziękuję pięknie, dziękuję i pozdrawiam.